Okej, już wróciłem. Dobra, skoro zajęliśmy się jednym zadaniem takim fajnym, to byśmy się teraz mogli zająć nieco drugim. W ogóle zapisałem, bo takie mam wrażenie, że w ogóle to nie robiłem save'a. Dobra. To teraz tak. Troszeczkę pospacerujemy po plaży, ale teraz pójdziemy na wschód, bo żeśmy szli na zachód. Teraz zrobimy sobie w drugą stronę. Może coś znajdziemy. No, trzeba szukać. Szczura nawet. Nie, ja tu nikogo nie będę zabijał. Bo jeszcze mnie uznają za jakiegoś mordercę masowego i będzie kiepsko. Dobra. Dobra, można biec spokojnie. Ło. I teraz idziemy tutaj, na wschód. Przy okazji małży trochę poszukamy. No, bieganie po plaży nocą jest nawet przyjemniejsze. O, jest nasza małża. Którą sobie teraz zaczniemy otwierać. No i pusta. Coś tam leży. Czaszkokwiat, że rozpoznaję z daleka ten kwiat. A więc to nie dla mnie już nie problem. Ło, jaguar. Fajnie. W końcu jakaś walka. Tak naprawdę przez pół godziny nie było żadnej walki. Ło ty. Ty groźny. Ty nocą groźne są. Dobra, zdechniesz mi tu. Okej, poszło. Pięknie, zdechło. Zapisz. Okej. Gdzie my to w ogóle teraz idziemy? A nie, to jest dalej Puerto Sacarico. Tylko inna droga. Fajnie. Nie widziałem tej drogi w ogóle. O, coś do podniesienia było. Jest, dobra. To idziemy w sumie dalej. Przez tą plażę na wschód. O, lekkie ścinki były na chwilę, ale to chwilowe w sumie. Więc nic takiego uciążającego nie było. Mam jeszcze zobaczę kawałek plaży. A jak nic nie będzie, to pójdę sobie tą trawką. O, kraby są. A to do ubicia będą trzy kraby. O kurde. To nie będzie za dużym wyzwaniem dla nas. W sumie nic dla nas nie ma dużym wyzwaniem. Dobra, jeden na jeden, bo jak byłoby 3 na 1, no to nie da rady w życiu. Dobra, i walczysz tu ze mną. No i już się zaczyna. No i tak walnie, nawet jak zrobię unik. O kurde. Ej, no co tak mu się dajesz? Ej, w ogóle ta broń chyba nie działa na niego. I cały czas pudło. Ty zacznij, kurde, lepiej strzelać. No, w końcu. O, dostał ładnie. Kurde, nie. Nawet nie mogę w niego strzelić, pudło. Co się śmiejesz? Teraz będziesz skończony. Nie, no trzeba tu chyba robić podwójny unik. O, dostał ładnie. O kurde, nie. Trzeba wypić jakiegoś grogu. Dobra. Okej, poszło. Spoko w sumie. Pomęczyłem się, ale nagrodziło mnie to perłą, więc nie narzekam.
Trzeba się zająć kolejnymi krabami. Dobrze by było, żeby się nimi zajęło jak najszybciej. Chodź tu, kraby. Chodź. Nie na dwóch, jasne. Ten też idzie chyba w sumie na mnie, nie? No idzie. Ło! Kurde. Ten cios mnie tak wystraszył. No co tak wolno klepiesz? Oh yeah. Poszło. 4 combo. O, przebiłem chyba jego pancerz. No i tak się walczy z krabami, no. Idealnie. Pusta. Dobra, to jeszcze jeden krab, który już raczej nam nie będzie stwarzał większego problemu. To w sumie elegancko. Tu małża, którą warto by było pozbierać. Coś leży, ale tego nie da się zabrać w ogóle. Ło, ło. Dobra, ten cios był chyba raczej nieodpowiedni. A ładnie zastrzelony. No, mam dużo ammo, to mogę postrzelać. Tylko też nie przesadzać za bardzo, wiem. Bo potem stracę to wszystko i co? I nie będę mógł strzelać. Dobra. Zjedz sobie trochę. O, tam mamy te świetliki. O, w nocy się świecą. Nawet fajnie to wygląda. Oni są banalni. Pięknie. O, padli tu szybko. Kolejny. No. Szybciutko padło. Małże do otworzenia. Do otwarcia. Nic. Tego się nie da zebrać. Słowiutko. Dobra, idziemy jeszcze dalej. I tu widzę kolejnego diabełka. Coś się pali. Jakby ktoś tu był. Jakiś człowiek. Może mu pomożemy. That's lucky. O, kolejna perła. Czekaj, pozbieram. Puściusieńka. Dobra. Oho. Pusto. Już chyba nie będzie żadnej małży lub coś w tym deseń. A jest jeszcze. To fajnie. Pusto. Tym razem. O, zaraz sprawdzimy tego kolesia. Co on będzie miał nam do powiedzenia. Chcieć opowiedzieć. Pusto, pusto. Okej, nic. Można z nim rozmawiać. Tylko jeszcze to sprawdzę. Roślinność. Czy opłaca się tu coś zbierać. Ale w sumie można z nim pogadać. Hey, zdrajca. And you are? I'm Horace, guardian on a mission for the mages. I'm hiding from the Inquisition right now. What do you think the Inquisition is planning? Well, I'm sure that the soldiers here aren't interested in forming an alliance with us guardians. They're planning to attack the mages. Even if they find our island, their muskets are no match for crystal magic. The fact that they might even try is worrying. And that's why I have to return there. That's not all, right? Right. I have to take my spoils to Tyrannus. The spoils that you stole from here. So what? The mages need to hear about what's going on here. I met with Commandant Sebastiano. Then you probably know that the Commandant wants me dead.
Yeah, I did hear about that. Supposedly, you stole something from him. Really? So, have you got it? Of course I've got it. Here, the monolith stone, straight from De Fuego's office. That's why I'm here. But that's not the whole truth. Tell me. Commandant Sebastiano wants the coordinates of Tyrannus. How did you get here? I've been traveling for weeks. Whenever I have a chance to hitch a ride, I take it. It can be a pirate ship or a sloop, it doesn't matter. But I refuse to set foot on an Inquisition ship. What do you know about the Shadows? They're fatally dangerous and come pouring out of the crystal portals. Yeah, I've noticed that already. Stay away from those things. Because anyone who looks at them will lose their mind. Bullshit. Bullshit! No, ja bał jak zwykle. Czekaj, co z tym zdrajcą? Mam go zdradzić. Chora został skorzeniony z złodziejstwo i uciekł. Czekaj. Good. I'll take you along. My boat's moored in a little bay near the mangroves. The mangroves? I hid there for a few days once, so I'll find it. Oh yes, and one more thing. Thanks. Aha. Ej, ta misja się przypadkiem nie anulowała? Czekajcie. Zajzajer. A, są te bimberki. Co on tu jeszcze trzymał? A misja nam się nie anulowała? Co z nim? A, mamy ten fragment. Gdzie jest ten fragment? Gdzie to jest? Oddał nam to? Czekaj, zaraz sprawdzimy, czy nam to w ogóle oddał. Ten fragment czegoś tam. O, zaraz znajdziemy. Aha. Dobra, czyli nam oddał te rzeczy. Spoko. Dobra, to zaraz się przejdziemy do komendanta. Dobra, czaszko, kwiatek. Teraz pójdziemy do samego komendanta, oddać mu te itemy. Aż w tą stronę pójdziemy, będzie szybciej do niego. A, no to nawet nie trzeba było się z nim klepać, ani nic. Tylko dziwne, że pomagamy tej inkwizycji mimo wszystko, ale no. Questy to questy, a ja chcę po prostu mieć expa. Dobra, już jesteśmy na miejscu. Oni jeszcze sobie śpią, a budzimy komendanta. Your sword was used to kill Governor De Fuego. I've been looking for that blade. Are you trying to tell me that someone found your sword and used it to kill De Fuego? I'm trying to say that it doesn't matter what happened to De Fuego. He's dead, and you should leave it at that. I know where to find the Guardian Horas. Finally! Tell me where he is, and I'll send some people to get him right away. He left the island. Really? How do you know? I asked around. Then I'll also do some asking around myself.
He can't have got far. Aha, misja anulowana, zdrać Horasa. Aha. Kurde, czyli myśmy go wydali w sumie. To trochę kiepsko. To trochę kiepsko. Ha. Ale przecież to chyba z twojego miecza w końcu zginął ten komendant Di Fuego. Ha. Jakaś starożytna wiedza. Ale to w sumie by mi się nie przydało, bo ja nie będę żadnym magiem. Dobra, to w sumie to mamy z głowy tego Horasa, zwłoki Di Fuego. No to... to chyba już w sumie nie ma co. Skoro to są te odłamki, które mu odlaliśmy. Wieści. A, to może pójdziemy do Jacka. Albo jeszcze zajmiemy się tym questem. Przydałoby się w sumie. To w sumie pójdziemy w tą stronę. Ubijemy... kogo tam? Tanner i Holdby. O, to się ich pozabija. I pójdziemy do Jacka, a nareszcie skończymy odcinek. Tylko teraz trzeba szybciusieńko, żwawiej, a będzie dobrze. Okej, sobie pójdziemy tą drogą. Mam wrażenie, że będzie to chyba najszybciej. Nie wiem, czy w ogóle jeszcze tą drogą podążałem. A, tak, tu już byłem. Tu, gdzie wczoraj zabijaliśmy tego. Vasco. Tu jest ten kufarek zamknięty. Się napije wody. Nieco. Dobra, teraz możemy iść dalej po tych dwóch bandziorów. No już nawet widać stąd wieżę. O, guziec do ubicia. Ło! Spokojnie. A, spadniecie. I teraz twoja kolej. Jeszcze jeden. A nie, tam jest jakaś małpa. Wredna, ale małpa. Czekaj, mięsko trzeba ich pozyskać. Moment. Najpierw mięso, potem reszta. Przepraszam. Dobra, teraz tą małpkę zdejmiemy. Aż dwie, no okej. Dobra. O ty! O jaki... kurde, brutal. Ale my go tu pociechamy. Oh yeah. Dobra, tutaj małpka spadła, ale chyba raczej z niej nic nie wypada. Coś ze skillami możemy zrobić. Cwaniactwo. A dajmy sobie wytrzymałość. Powinniśmy być bardziej wytrzymali, jeżeli chodzi o takie rzeczy. A tu trzeba się na górę dostać w takim razie. Chyba nie będzie problem dla nas. Tak myślę. Dostać się tutaj. No, mamy naszą drogę przez most. Ale jeszcze małpa. Łoty! Łoty! A to trochę mnie zaskoczyła. Ale nie na długo. Ty patrz, zrobił unik. Tej, pomyślał. Ale nie na długo. Lol, nie przeszukałem tego ścierwojada? Albo ten ścierwojad był martwy. Nie wiem, w sumie my to obojętne. Dobra, przebiegnijmy się przez ten mościk. Tu kolejna małpa. Dużo małp. Ale fajnie. Łoty.
Pięknie. Padło. Szybko i bezproblemowo. Jest tutaj. Aha. O, można tu położyć kamień runiczny. Tak. Kładziemy. Oh yeah. No, fajnie to nawet wygląda. Mamy kolejną runkę teleportacyjną. To pewnie będzie jeden z tych bandziorów. Hey you, report here on the double. Do you really think you can cheat your way through here like that? Wanna try being a bit more polite? Don't you get smart with me, shitbird, or you'll end up like Jack, the lighthouse keeper. Lol, czemu? Ja pierdzielę, czemu wy się rozdwoiliście? Ej, oni wyglądają jak jeden mutant, jak Agni ze Smite'a. No, no jak nic, kurde, dwugłowi idioci. O cholera. Can you teach me something? For the right price? Okej, wytrzymałość, 20 wpływ, 20. Zguba, zadajesz większe obrażenia walcząc z nieumarłymi, o! I taki skill jest przydatny. Of course, no problem. Dobra. I troszeczkę zastraszenia w sumie też by się przydało. Teach me to be more effective at intimidating people. Okay. Dobra, dzięki. What do you want from me? That's better. Grab a broom. I want you to clean this pigsty of a tower till it shines like a new pin. W życiu ci takiego zadania nie zrobię. Chyba jesteś głupi. Sweep your own fucking shit up. I don't think you know who you're talking to. Now will you kindly get down to work? Really? I'm really. Nie. Has someone ever given you a proper kicking? You're just asking for it, aren't you? A wimp like you doesn't have it in him. O, zaraz ściskujemy mordę, tak jak tam pisało. O, okej. O, łopatka. O, jakiś środek przeciwbólowy. O, to sobie usmażymy. Pięknie, fajnie. Jeszcze sobie tu przeszukam. Czekaj, no szczura zabijałem, człowieku. Posprzątałem przynajmniej, nie? A jak masz problem, to zaraz ciebie sprzątnę. Ciebie i całą twoją bandę. O, jakiś zwój ze zakręciem. Dubeltówka. O. Oj, stary, teraz to masz przesrane. To jest do prawej ręki, dubeltówka. O kurde. Ale to będzie cisnęło damage. Aż sobie chyba założę taką dubeltówkę. O stary. Jak tylko teraz skoczysz mi, pokozaczysz, to chłopie już po tobie. I cię pozamiatam. Ciebie i twojego kolegę. A, tu też jest droga, jak miło. Dobra. Hey, civilian. Are you lost? I'm just having a look around. You can't just look around here. This is a war zone. Hmm. Czekaj, spróbuję cię okraść, ale najpierw save gry. I cię teraz mogę spokojnie okraść. O, dzięki. War zone. It seems so quiet and peaceful. Really? And look further to the east. I'm telling you, there's all hell loose over there. Hmm. So what are you doing here? Why aren't you in the east? Because Tanner gave Jack the lighthouse keeper a good ass kicking. Let him deal with it. You seem to take your orders seriously. Don't do a job that others could do better for you. Mm. How many of you soldiers are there on Takarikua? Most of the unit is in Puerto Sacarico. Some fresh meat and Commandant Sebastiano, but not many are left. But we're well rid of them. Raw recruits just don't have what it takes. Mm-hmm. What are you doing up here, other than guard duty? Seeing to my retirement. What? That really gets you thinking, doesn't it? Think about it.
I'll figure you out eventually. Enjoy that. O, nowy quest. Is it possible that you stole this stuff? And even if I did, without proof, there's nothing you can do. I'll have another look around then. Dobra, mamy jakieś nowe zadanie. Taka rigła. Gdzie ten grabieżca? Dostałem questa, a kurde nic. Dobra, dziwne. What's the sixth guard order? Oh, never mind. Tanner, what's Tanner, czekaj, teraz trzeba będzie z tym Tannerem nieźle przedyskutować. Ale... Jezu... No fajnie, jego mi celuje, ale z Holbim nie mogę. Dobra, powiem wam jedno proste słowo. Wypierdalać. Tak, dokładnie, żebyś ty wiedział. O kurde. O jest. Ło. You coward! Stop! O stary. No strzelaj, strzelaj, takiś kozak. Odważny. No, czemu ja ciągle to robię? O, jak dostał. Udło. You coward! Je, poszło. Ty. Teraz muszę nieco uników robić i potem się tobą zająć. No ze strzelby was pościągam. Będziecie martwi. Kurde. Ło. Tu aż trzeba chyba nawet wypić nieco grogu. Albo nawet rumu bym powiedział. Dobrze, o to chodziło. Zaraz jego przeszukamy. Tylko trzeba będzie jego wykończyć. I jak dostał. Dobra, teraz ino cię. I jak dostał. Pięknie. Aha, on stracił przytomność, to muszę go dobić, nie? To i dalej jest nieprzytomny, czekaj, to chyba trzeba go z miecza dobić, nie? Czekaj, weźmiemy nasz miecz, mieczyk, prawa ręka, szpada. I chcę go dobić. I co jest z nimi? Ten też chyba utrata przytomności. Ja chciałem ich pozabijać. Co jest zgrane? Really? What happened? Bugger off, eh? O kurde. A to już nie ma żartów. Trzeba ich z miecza wybić. To był mój błąd w sumie największy. Ciebie pierwszego wykończę. O ty kurde. O kurde. Fuck. This shit. Teraz tak, teraz rum. Albo dwa razy grog. Dobra, poszło. No i tego muszę ten paka wybić już. No nie, czemu stracił przytomność? Nie czaję tego. Przecież powinieneś.